Panie burmistrzu, panie dyrektorze, szanowne grono pedagogiczne, rodzice, no a przede wszystkim dzisiejsi bohaterowie, maturzyści tegoroczni, uczestnicy dzisiejszej wspaniałego balu studniówkowego. Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na ten bal, na to wspaniałe wydarzenie. Cieszę się, że... muszę przejść może, żeby nie było po głosu. Cieszę się, że właśnie taki wyjątkowy wieczór mogę spędzić tutaj razem z wami. Z przyjemnością na was patrzę. Jesteście dzisiaj tacy piękni, młodzi i nie mam na myśli tutaj żadnego zespołu muzycznego. Mówię tutaj o was. Kiedy na was patrzę, też wspominam swój bal studniówkowy i te wszystkie rzeczy, które mi towarzyszyły. To, o czym wtedy myślałam. Myślę, że i wy myślicie o tym, co będzie za 100 dni. O tym wspaniałym, wielkim egzaminie, który ma otworzyć wam drogę na świat. Kiedy się ma te 19-20 lat, to się wtedy wydaje, że świat leży u naszych stóp. Życzę wam, żeby tak właśnie było. Wiesława Szymborska, nasza wspaniała noblistka, napisała, że nic dwa razy się nie zdarza. I wierzcie mi, że taki bal studniówkowy jest tylko raz w życiu. Już po raz drugi nigdy się nie zdarzy. Szanowni rodzice, chciałabym wam bardzo serdecznie pogratulować waszych dzieci. Myślę, że kiedy patrzycie na te swoje pociechy, czujecie dziś wielką dumę i wzruszenie. I też myślicie o tym, co też wydarzy się w ich życiu za te 100 dni i dalej. Życzę wam za te 100 dni wspaniałych wyników maturalnych, które pozwolą wam zrealizować wasze marzenia. Ale dziś o tym nie myślmy. Dziś, jak śpiewała Helena Wondraczkowa, ma być długa noc. Wspaniała, niezapomniana i magiczna. Dobrej zabawy wam życzę i korzystajcie z tego, że właśnie dziś możemy się radować i takiej radosnej atmosfery podczas tej nocy wszystkim obecnym na balu życzę. Dziękuję.